Siemanko drodzy widzowie, ja jestem Cegła i omówimy sobie dzisiaj double, który odbył się w miniony weekend. Co biliśmy, ile expa udało się wbić i jaki M-level dobić. Zapraszam na krótkie podsumowanie. Więc tak, jeśli chodzi o spot, to praktycznie cały double mieliśmy wolny krater. Dodatkowo dwa z tych dni był boostowany Soul War, więc wystarczyło nam samo minus 3 do bicia. XP jaki tam maksymalnie kręciliśmy, to było trochę ponad 9k roll, także naprawdę całkiem fajnie to szło. Niestety dzień przed doublem zaliczyłem deskę, więc w samego doubla wszedłem z balansem minus 80k expa, także super. No ale przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy, czyli do expa na plus. W piątek udało się zrobić 152k expa, sobota zakończyła się balansem 102k expa na plus, niedziela 70k expa i w poniedziałek, pomimo że już nie miałem za bardzo sił, to jeszcze rano przed robotą wyciągnęli mnie na expa o 6 rano, ale udało się wbić wtedy 63 miliony expa na plus. Także wbiliśmy 6 leveli, 1010 na 1016. Tak, gdy stamina nie była palona, udało się dobić 127 M-level z lojalką, 124 na stronie. Dodatkowo, jeśli mało wam tibińskich przygód i mało expa w dubla, właśnie rozpoczął się event Demons Lullaby, który jeżeli świat go ukończy, otrzymacie plus 50% expa na cały tydzień. Myślę, że warto, myślę, że spoko opcja. Po spoiler odsyłam oczywiście na jakąś Wikipedię tibijską, czyli na Tibiopedię lub na TibiaWiki. Tymczasem trzymajcie się i dzięki. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie filmiku. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam Was na Discorda oraz na daily streamy. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało wpadajcie. Tymczasem dzięki i trzymajcie się.